Witamy Państwa na tym meczu towarzyskim. Dariusz Szpakowski wraz ze mną na komentatorskim stanowisku Jacek Laskowski. W sparingach reprezentacji selekcjonerzy często testują nowych piłkarzy lub alternatywną taktykę. Zobaczmy, czym nas dzisiaj zaskoczą. Z Francuzami polska reprezentacja nigdy jakoś specjalnie sobie nie radziła. Co prawda z Niemcami czy z Anglią bilans mamy gorszy, ale w sumie to prawda. Na wielkiej imprezie w walce o srebrny medal za trzecie miejsce wygraliśmy z Francuzami w 1982 roku. Oprócz tego na ogół kończyło się źle. Oby dziś był znów ten lepszy dzień. W zeszłym roku do ostatniej kolejki ważyły się losy udziału reprezentacji Argentyny. Trudno sobie wyobrazić mundial bez Messiego i spółki, ale taki scenariusz był bardzo prawdopodobny. Ostatecznie zakończyło się to dla nich pomyślnie inaczej niż w 1970 roku, kiedy z powodu niekorzystnego wyniku z Peru i remisu w ostatniej kolejce awans przeszedł im koło nosa. Oni są znani raczej z gry defensywnej niż ofensywnej, z cofania się całym zespołem za linię piłki i koncentracji przede wszystkim na obronie własnej bramki. Ale to nie znaczy, że nie mają utalentowanych napastników. W końcu w ostatecznym rozrachunku nie liczy się to, ile masz akcji ofensywnych, ale ile z nich wykorzystasz. Spójrzmy, w jakim składzie zagra reprezentacja Francji. Mamy tutaj system 4-5-1. Czterech obrońców, pięciu pomocników i jeden tylko napastnik. Ale jest to ofensywna wariacja tego ustawienia, co oznacza, że dwóch nominalnych pomocników będzie odgrywało rolę bardziej dodatkowych napastników. Rozpoczynamy spotkanie. Polacy przy piłce, a przed nami pierwsze, mam nadzieję, fascynujące 45 minut. Pazdan. Grzegorz Krychowiak, Tiago Cionek, Pazdan, Robert Lewandowski, polski napastnik znany głównie z niemieckiej ligi. Czego można się spodziewać po jego grze? Mocnymi stronami Lewandowskiego są umiejętność driblingu i wykańczania akcji. Potrafi jednak też grać długimi podaniami. Jest świetny technicznie, a do tego niesamowicie silny. Potrafi przytrzymać piłkę i zaczekać na kolegów z drużyny. Antoine Griezmann, francuski napastnik, grywający czasami również na lewym skrzydle. Co może nam dzisiaj pokazać? Griezmann jest przede wszystkim świetny w wykańczaniu akcji. Jest szybki i dobrze panuje nad piłką, ale też potrafi fantastycznie przerzucić ciężar gry w inny rejon boiska celnym długim podaniem. Lewandowski! Ach, dobrze teraz interweniował! Świetnie ustawiony bramkarz! Tak jest, w ostatniej chwili uratował swój zespół przed stratą bramki. Naciskają na niego. Nie dawali rywalom spokoju, no i piłka opuściła boisko. Mają wznowienie z autu. Tiago Cionek. Dobry przechwyt, przejmuje teraz piłkę. Umtiti. Teraz ofensywna akcja reprezentacji Francji. Griezmann. Giroud. Mbappé. Zostawił za sobą trochę boiska. Milik ma szansę. Jest gol! Który daje im prowadzenie. Teraz rywale muszą się bardziej starać. Muszą ruszyć do ataku, a przy okazji muszą się odkryć, co wcale nie musi im wyjść na zdrowie. Bramkarz próbował, wyciągnął się, już się wydawało, że sięgnie piłki. No i w zasadzie sięgnął, ale za mało, żeby nie wpadła do bramki.
Piłka znowu w grze. Reprezentacja Polski prowadzi. Paul Pogba. Griezmann. Blisko już do bramki. Griezmann! Wojtek Szczęsny obronił bez najmniejszego problemu. Jakub Błaszczykowski. Giroud. Lemar. Mocne dośrodkowanie tuż przy ziemi. Nie wyszło im to wybicie. Linetti. Jakub Błaszczykowski. Piotr Zieliński. Czy dojdzie do tego prostopadłego podania? No, strzela! No, niecelny strzał. Widać, że jest załamany. Kante. Lemar. Grzegorz Krychowiak. Linetti. Blisko pole karne. No, to nie było najszczęśliwsze zwarcie. Błaszczykowski. Robert Lewandowski. Będzie rzut rożny dla biało-czerwonych. W tym meczu nic mu nie wychodzi, co zresztą widać w statystykach. No, nie idzie mu wyraźnie w tym meczu. Nie pracuje należycie z przodu, nie pokazuje się do podań. Widzimy na ekranach, że niezbyt często jest przy piłce. Może jego koledzy też mogliby jakoś sprytniej zagrywać na wolne pole, ale to on musi pokazać chęć. A tak bez jego bramek przegrywają. Olivier Giroud. Antoine Griezmann. Mondi. Griezmann. Griezmann na spalonym zbyt szybko ruszył do podania. Błaszczykowski. Kante. Antoine Griezmann. Olivier Giroud. Giroud przed szansą. I nie ma bramki. Szkoda tej szansy, bo była okazja do wyrównania stanu meczu. Ciągle jeszcze jest czas, ale to byłby zupełnie inny komfort gry. Oby tylko nie ziściło się stare porzekadło, że niewykorzystane sytuacje się mszczą. Tylko jedną bramkę. Zaczęli ponownie po przerwie. Francuzi przy piłce. Griezmann. Olivier Giroud. Francuzi w ataku. Pogba. Nieudana akcja. Trochę się zbliżył do... No, będzie gol! Popatrzmy, rzut rożny dla Polaków. Wrzutka w pole karne. Krychowiak! Antoine Griezmann. Giroud. Już blisko pola karnego. Paul Pogba. Sidibé. Olivier Giroud. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Oddaje piłkę koledze. Lemar. Do zakończenia spotkania pozostaje 30 minut. Arkadiusz Milik i Lewandowski. Jakub Błaszczykowski. Zbyt głębokie dośrodkowanie jak...
widzimy, bramkarz nie miał żadnych problemów z wyłapaniem piłki. Grzegorz Krychowiak. Arkadiusz Milik. Gramy dalej. Sędzia stosuje przywilej korzyści dla Francuzów. Antoine Griezmann. Mbappé. Ryzykownie, ale udało się. No i przejęli w ostatniej chwili. Do końca meczu pozostaje jeszcze 20 minut. Zieliński. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Jak zareaguje na to wydarzenie arbiter? Na powtórce widzimy wyraźnie, że był tutaj faul. Giroud, ale szansa na wyrównanie. Bramkarz pewnie chwyta. Grzegorz Krychowiak. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Robi się niebezpiecznie. No, nie ma bramki. Zupełnie nieudany strzał. Po co on w ogóle uderzał z takiego kąta? Było prawie pewne, że to nie wpadnie. Trener musi dokonać zmiany z powodu kontuzji. No i popędzili mu z pomocą. Zostawił za sobą trochę boiska. Paul Pogba. Fekir. Niestety źle przymierzył albo źle uderzył. Posłał piłkę o wiele za wysoko. Grzegorz Krychowiak. No zobaczmy, może być groźnie, atak Polaków. Łukasz Teodorczyk. Polacy będą wykonywać rzut rożny. Pięknie wybił piłkę ręką Loris. Łaszczykowski przy piłce i ma wsparcie. Piłka wybita z pola karnego. Grzegorz Krychowiak. Szansa na oddanie strzału. Ajaj, nie ma bramki. Doskonała praca obrońcy nie pozwolił mu spokojnie złożyć się do tego strzału. Przez chwilę było gorąco. Kante. Olivier Giroud. Może to być ostatnia akcja w tym meczu. Fekir. To! Wyrównanie, ależ emocje w tej końcówce spotkania. Ale trochę za późno, nie sądzę, żeby udało się przeprowadzić jeszcze jedną zwycięską akcję, choć w sumie zdarzały się podobne przypadki. Ale świetnie odegrana ta akcja, piłka umieszczona celnie w bramce. Ależ piękna akcja, perfekcyjne dośrodkowanie. Jak widzimy, piłka ląduje w siatce. Tego po prostu nie dało się zmarnować. Co za główka, kapitalna bramka. Znalazł się w idealnym miejscu. Wielokrotnie powtarzałem, piłkarz też musi pracować głową. Żadna z drużyn nie przechyliła szali zwycięstwa na swoją stronę. Po 90 minutach mamy remis.